Cześć, dzień dobry. Zgodnie z obietnicą, dzisiaj na tapetę biorę metodę Jose Silvy, która wykorzystuje ukryty potencjał naszego mózgu i umysłu. Gdybym miał tak w jednym zdaniu jakoś krótko określić tą metodę, to powiedziałbym, że jest to metoda, która nas uczy samodzielnie programować sobie wspaniałe życie, no i też dobre zdrowie, ale to jest część wspaniałego życia. Brzmi dziwnie, ale też trochę intrygująco, prawda? Pewnie dlatego wokół tej metody krąży bardzo wiele mitów, różnych dziwnych historii. Dlatego postaram się dzisiaj wyjaśnić, jak to wygląda od naszej strony, tak w teorii i w praktyce. I dzisiaj wiem, że będzie długo, bo to bardzo obszerny temat, ale warto posłuchać w całości. Dlatego zapraszam. Razem z Gosią metodę Silvy znamy już od jakiegoś czasu. Ja nawet odrobinę liznąłem jej jeszcze w technikum elektrycznym, czyli w latach 90., kiedy to miałem taką krótką zajawkę na rzeczy paranormalne i trochę też psychologię. No i gdzieś tam przy okazji eksperymentów z autohipnozą dotarłem też do paru dosyć wtedy jeszcze okrojonych, ale bardzo ciekawych informacji o Jose Silvie. Wtedy mi to za bardzo nie poszło, no pewnie właśnie dlatego, że brakowało mi wielu szczegółów dotyczących technik stosowanych w tej metodzie, znałem tylko ogólne jakieś zasady. I gdybym wtedy wiedział, że jakoś w podobnym okresie Andrzej Wójcikiewicz pioniersko właśnie wprowadza tą metodę Silvy do Polski, no to być może wszystko potoczyłoby się inaczej, no ale nie wiedziałem. Widocznie dokładnie tak miało być. Quantum jednak i tak nas spotkało i poznaliśmy wraz z Gosią Andrzeja Wójcikiewicza całkiem niedawno na kursie metody Silvy tutaj u nas w Krakowie. To wspaniały, ciepły i no niesamowity człowiek z bardzo ciekawą historią, władający 6 językami i robiący poza Silwą jeszcze mnóstwo fascynujących rzeczy. Weźmy na przykład badania archeologiczne w Egipcie. Dzięki metodzie Silvy Andrzej ma też niesamowitą pamięć, co zresztą zaprezentował nam na kursie, zapamiętując kilkadziesiąt, 20 chyba marzeń każdego z kursantów w ramach modułu na temat poprawy pamięci. No i jeszcze do tego Andrzej jest bardzo dowcipny i świetnie dba o to, aby atmosfera kursu nie była zbyt poważna. Mamy nawet niespodziankę dla Was od Andrzeja. Wybaczcie słabą jakość, no ale nagrywaliśmy w pośpiechu telefonem i trochę nie poszło z ustawieniami. Dziękuję bardzo za zaproszenie i serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów kanału Jak Lepiej Żyć. I mam nadzieję, że ewentualnie mogę sam pomóc tym, które się tym interesują, jak lepiej żyć i lepiej kierować swoim życiem. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tak, a my bardzo polecamy, bo Andrzej robi świetne warsztaty i naprawdę warto na nim przyjść. Nazywam się Dekoda Silvy. Bardzo polecam Wam wywiad z Andrzejem, jaki przeprowadził nasz przyjaciel Paweł z kanału Mediteusz. Generalnie, jeśli śledzicie Mediteusza, a zdecydowanie warto, to już pewnie wiecie, że będzie się niebawem sporo działo w temacie metody Silvy i mogę zdradzić, że my z Gosią też będziemy mieć w tym pewien udział. Na przykład metoda Silvy jest jedną z inspiracji, z jakich korzystamy przy tworzeniu naszego kursu takiego totalnego samouzdrawiania. Ale to nie wszystko. Link do wywiadu Pawła z Andrzejem znajdziesz w opisie, no a ja wracam do metody Silvy. Powiedziałem na wstępie, że metoda ta korzysta z ukrytego potencjału naszego mózgu. I faktycznie tak jest. Nie wiem, czy wiesz, ale nasz mózg jest rodzajem biokomputera. Jest fascynującym, ale wciąż dosyć słabo poznanym organem. Przeciętna waga naszego mózgu to około 2% masy ciała. A jednak te 2% masy naszego ciała potrafi zużyć nawet 20% naszej energii. Można więc powiedzieć, że mózg pracuje na prąd, bo sporo jego aktywności to impulsy elektryczne, a ktoś nawet podobno zmierzył, że przeciętnie nasz mózg potrafi generować chyba 25 watów mocy. No niby niewiele, ale jak porównamy z takim zwykłym komputerem domowym, który potrafi pożreć no 600, nawet 1000 czasami watów, zamiast je generować i jeszcze jest znacznie wolniejszy i słabszy od naszego mózgu, no to jest to świetny wynik. A tak w ogóle, to nie wiem czy wiesz, ale w naszym mózgu jest tyle naczyń krwionośnych, że gdyby je wszystkie wyciągnąć, rozprostować i połączyć, to dałoby się nimi podobno 4-krotnie okrążyć całą Ziemię. Niesamowite, prawda? Panuje też taki mit, że ludzie przeciętnie wykorzystują tam 10 czy 15% swojego mózgu. To jednak nie jest prawdą. Prawdą jest na przykład, że tylko 10% naszych myśli jest świadoma i kreatywna, a reszta to automatyczne programy. No ale to jakby zupełnie inna bajka. Natomiast jeśli chodzi o mózg i jego wykorzystanie,
to tak naprawdę naukowcy wciąż jeszcze nie są tutaj zbyt pewni, ale coraz częściej sugerują, że to jest tak, że my właściwie zawsze wykorzystujemy blisko 100% jego możliwości, tyle, że te możliwości są bardzo mocno zależne od tego, jak my ten mózg trenujemy. Czyli jakby, że potencjał rozwojowy mózgu jest ogromny i możemy ten mózg rozwijać. Jest nawet takie pojęcie jak neuroplastyczność, które pokazuje, że nasz mózg ma przez całe życie zdolność do rozwoju. Czyli inaczej mówiąc, do tworzenia nowych połączeń neuronowych czy neuronalnych przez tkankę nerwową. Zatem to od tego, jak często i intensywnie trenujemy ten nasz mózg, zależy jego sprawność i wydajność. I trochę na tej bazie opiera się właśnie metoda Silvy, choć w czasach, kiedy powstawała, nikt jeszcze o neuroplastyczności nie słyszał, chyba. Wtedy raczej panował taki powszechny pogląd, że mózg rozwija się gdzieś do okolic 20-30 roku życia, a potem to już właściwie tylko następuje jego degradacja. Dzisiaj na szczęście wiemy, że to bzdury i w każdym wieku oraz w każdym stanie możemy ten mózg rozwijać. Jest nawet taka świetna neurobiolog, Jill Bolte-Taylor, której bardzo lubię słuchać. I ona dostała wylewu, który to uszkodził jej, nie pamiętam czy lewą, czy prawą półkulę. W każdym razie uszkodził jej całą jedną półkulę mózgu. No i medycyna oczywiście wydała wyrok, że pani to już może zostać tylko warzywkiem. Ale Jill, jako dociekliwa badaczka i taki naukowiec rasowy z krwi i kości, jak leżała sparaliżowana w łóżku, no i nie miała w sumie nic innego do roboty, zaczęła pracować świadomością nad swoim mózgiem. Podobnie jak Joe Dispenza nad swoim kręgosłupem po wypadku. I ku zdumieniu lekarzy, po jakimś czasie jej nieuszkodzona półkula mózgowa zaczęła przejmować funkcję tej uszkodzonej. I dzisiaj Jill jest w pełni sprawną osobą, a to, co się jej przytrafiło, tylko mocniej zmotywowało ją do badania ludzkiego mózgu. No i odkrywa niesamowite rzeczy. Bardzo polecam jej wykłady, które znajdziecie na YouTubie. No ale oczywiście odbiegłem od Jose Silvy, a ten wyprzedził nieco swoje czasy już wtedy, sugerując, że te techniki, czy odpowiednie techniki i metody możemy wykorzystać do na przykład podniesienia sobie współczynnika IQ, co kiedyś uważano za niemożliwe. Albo zmusić swój mózg do dużo większej wydajności, właśnie rozwinąć ten mózg. Silva odkrył też coś, co Pierre Frank spopularyzował jako prawo rezonansu, a o czym planuję całkiem osobny odcinek, bo to fascynujący, ale też bardzo szeroki temat. W wielkim skrócie to prawo rezonansu polega na tym, że nasze otoczenie, nasz świat, dostraja się do tego, czym rezonujemy. Czyli inaczej mówiąc, dostajemy od życia dokładnie to, o czym myślimy, co czujemy i jak reagujemy. Jeżeli zatem jesteś pesymistą i wszystko widzisz w czarnych barwach, no to twoje życie dokładnie takie zaczyna się stawać i dostajesz coraz więcej zdarzeń, które potwierdzają tą twoją czarną wizję świata. I dokładnie tak samo jest odwrotnie, czyli jeśli jesteś optymistą i wszystko jest różowe, piękne, wspaniałe, no to dostajesz więcej takich wydarzeń, które upewniają cię w tej pięknej, pozytywnej wizji świata. Jest nawet taki kawał, że jakiś koleś, nazwijmy go Stefan, siedzi sobie gdzieś tam zestresowany, jest pesymistą i myśli sobie, ja pierdziele, jak ja mam przejebane w życiu. No i słucha tego Bóg i tak patrzy na niego i tak sobie mamrocze pod nosem, stary, ty jeszcze nie wiesz, jak może być przejebane, ale luzik, chętnie ci pokażę. No i pokazuje. A gdzieś, powiedzmy niedaleko, siedzi sobie inny koleś albo inna laska i myśli sobie taka uchachana, szczęśliwa, bo jest optymistką. Wow, ale mam cudowne, zajebiste życie. No a Bóg znowu sobie tak siedzi, patrzy, słucha, no i mruczy pod nosem. O, to ty to jeszcze nie wiesz, jakie może być cudowne życie. Ale luzik, chętnie ci pokażę. No i pokazuje. I dokładnie tak to działa. Więc chyba to właściwie nie jest kawał. Wracając jednak do metody Silvy, to cała jego metoda jest oparta o kilka dosyć prostych i zaskakująco skutecznych technik swojego rodzaju programowania tego naszego biokomputera, a konkretnie to głównie podświadomości. Wiemy już z wielu badań naukowych oraz psychologii, że nasza podświadomość jest bardzo, bardzo potężnym mechanizmem. To jest coś w rodzaju takiego rejestratora, który cały czas nagrywa i rejestruje wszystko, co się z nami dzieje. Ale nagrywa to poprzez wiele filtrów. Nie nagrywa faktycznych zdarzeń,
nie nagrywa tego obiektywnie, tylko nagrywa to całkiem nieobiektywnie na zasadzie naszych interpretacji tychże zdarzeń. A potem na bazie tych wszystkich nagrań, mocno subiektywnych, no wtrąca się czasem bardzo agresywnie do wszystkich naszych decyzji. Czasami nam podpowiada, czasami straszy, czasami zniechęca, czasami zachęca, czasami namawia, a czasami wręcz zmusza. Niekontrolowana przez naszą świadomość, podświadomość, staje się takim naszym autopilotem, który nas zamienia trochę w takie cyborgi, takie automaty wykonujące zaprogramowane sekwencje, kompletnie nie zastanawiając się nad nimi, nie uczestnicząc w nich świadomie, no i robiąc to poza nami, jakby można powiedzieć. Te automatyczne programy potrafią bardzo mocno mieszać w naszym życiu, no i to one odpowiadają za większość cierpienia, jakiego doświadczamy. No i zgodnie z prawem rezonansu, te negatywne w większości programy przyciągają też do nas więcej negatywnych wydarzeń. Dlatego warto przejąć kontrolę nad tymi programami i zacząć je zmieniać na pozytywne. I właśnie na tym skupia się prawie całkowicie metoda Silvy. Dostarczając bardzo praktycznych narzędzi, które maksymalnie ułatwiają ten proces przeprogramowywania podświadomości i jednocześnie pomagają nam trenować i wzmacniać świadomość, uważność, no to bycie tu i teraz. I tych narzędzi w metodzie Silvy jest całkiem sporo i duża część z nich bazuje na takich, właściwie można powiedzieć, mocno naukowych podstawach albo wiedzy psychologicznej. Tej wiedzy psychologicznej, która też już coraz częściej jest oparta na nauce, a nie tylko na domysłach, jakichś teoretycznych koncepcjach czy pewnych no, szemranych eksperymentach. W bardzo wielu aspektach metoda José Silvy pokrywa się lub jest mocno zbieżna z wieloma innymi metodami, jak choćby z metodą Joe Dispenza, z NLP, z tym, czego uczy Eckhart Tolle, czy czego uczyła wspaniała Louise Hay. Jeśli jesteś z nami już jakiś czas, to wiesz doskonale, że ja bardzo często powtarzam, iż wszystkie właściwie takie realne i rzetelne metody rozwojowe mają pewną wspólną bazę. I nie inaczej jest z metodą Silvy. Więc te wszystkie metody można sprowadzić do jednej prostej i złotej zasady. Zmień swoje podejście i swoje programy, a zmienisz swoje życie i zdrowie. I to nie jest żadna nowa rzecz, czy wielkie odkrycie XX albo XXI wieku. Od kilku tysięcy lat mówią nam o tym wielcy filozofowie, prorocy, większość religii, tak tych aktualnie funkcjonujących, jak i tych pradawnych, już trochę zapomnianych. Więc ludzie znają tę zasadę od tysięcy lat, tylko słabo z niej korzystają. Ale wiecie, to faktycznie nie jest jakieś super proste w praktyce, to tylko brzmi tak łatwo, przynajmniej na początku. Do tego jeszcze pewne cechy naszej psychiki, wiele takich mechanizmów wewnętrznych, jak choćby ego, psychologia grup, czy choćby cywilizacja, bardzo mocno tutaj mieszają i utrudniają cały ten proces. Wygląda też na to, że niektóre grupy ludzi celowo sabotują tą i podobne metody rozwojowe w celu, no nazwijmy to ogólnie, zapewnienia sobie władzy, zasobów i kontroli nad innymi. Na szczęście metoda Silvy jest tak fajnie ogarnięta, że moim zdaniem jest jedną z najprostszych chyba do zastosowania metod. No i przy odrobinie wytrwałości oraz samozaparcia do takiego regularnego trenowania może być naprawdę najlepszym wyborem dla początkujących. Bo potem oczywiście jak zawsze warto poszerzać swoje horyzonty i pogłębiać wiedzę oraz praktykę też innymi metodami czy innymi technikami. Ale myślę, że dla wielu osób metoda Silvy może być takim kluczem do stosunkowo szybkiego i łatwego uzyskania tych widocznych pierwszych efektów, które już potem oczywiście dadzą ogromną motywację do dalszych poszukiwań i do dalszej pracy. Okej, to teraz na pewno chętnie się dowiesz, co tak konkretnie może ci ta metoda Silvy dać. Proszę bardzo, już wymieniam. Przede wszystkim nauczy cię dosyć łatwo i szybko wchodzić w stan alfa, czyli taki stan, podczas którego przeważające częstotliwości naszych fal mózgowych to właśnie alfa, czyli okolice między 7 a 14 Hz. To jest taki stan, w który my naturalnie wchodzimy, najczęściej tuż przed zaśnięciem i tuż po obudzeniu, ale też w stanie głębokiego relaksu na przykład. Czasami jak się bardzo mocno skupiamy nad czymś, ale w stanie zrelaksowanym, to też ta alfa nam się wtedy włącza, powiedzmy.
U małych dzieci stan alfa jest podobno przeważającym stanem mózgu. A ponieważ ten stan sprzyja nauce i ułatwia zapamiętywanie, no to mamy właściwie odpowiedź, dlaczego dzieci z taką łatwością wszystko chłoną i pamiętają. Metoda Silvy uczy wchodzenia w ten stan alfa za pomocą tak zwanych kotwic podświadomości. Czyli inaczej mówiąc, pewnego rodzaju procedur, które poprzez serię jakichś powtarzalnych gestów, symboli czy czynności programują naszą podświadomość na coś w rodzaju automatycznego programu. Jeśli to zrobimy dobrze i potem sobie to utrwalimy jeszcze mocno, to później możemy ten program aktywować w dowolnym momencie przez wykonanie danej tej samej procedury, którą wcześniej zaprogramowaliśmy. I to może być tak proste, jak choćby wykonanie jakiegoś gestu ręką, na przykład złączenia trzech palców. Tego się uczymy na kursie Silvy, bo to jest dosyć prosta rzecz. To trochę działa tak jak pstryknięcie palcami przez terapeutę podczas sesji hipnozy, nie? Kiedy ten dźwięk i gest potrafią wprowadzić nas w trans albo z tego transu nas wyciągnąć. My zresztą często nieświadomie mamy wprogramowane takie kotwice, tyle że zazwyczaj one są negatywne, no i zazwyczaj aktywują jakieś nieprzyjemne emocje i nieprzyjemne stany. Nie wiem, stereotypowa teściowa może być taką kotwicą i automatycznie wyzwalać na przykład złość. Albo przykład z polityki, tak? Na przykład zwolennik PO na widok pana prezesa dostaje białej gorączki, a z kolei zwolennik pana prezesa na widok pana Tuska ma taką samą reakcję. I w tych przypadkach panowie Tusk i Kaczyński są takimi właśnie kotwicami podświadomości zaprogramowanymi nam przez media, no i trochę przez nas samych, przez kłótnie na temat tych panów oraz ich obozów. I te kotwice aktywują niestety bardzo negatywne reakcje. No a w metodzie Silvy uczymy się, jak świadomie zaprogramować sobie pozytywne reakcje i przez to zmieniać nasze życie na lepsze, a nie na gorsze. I do tego jeszcze metoda Silvy jest kompletnie niepolityczna i kompletnie niereligijna, więc zamiast dzielić w jakikolwiek sposób, to łączy ludzi i może pomóc absolutnie każdemu, kto tylko chce i ma ochotę. W efekcie metody Silvy uczymy się, jak skutecznie kontrolować swoje myśli, no i co za tym idzie również emocje i reakcje. Uczymy się na przykład kontrolować i zmniejszać stres. Już samo wejście w ten stan alfa tak niejako automatycznie wprowadza nas w stan relaksu, no i wyłącza tryb ucieczki albo walki, jeśli go mamy włączonego. A dodatkowe techniki pozwalają na pogłębienie tego stanu, i co chyba nawet ważniejsze, na nauczenie się utrzymania go prawie przez cały czas. Czyli nie, że tylko jesteśmy w stanie alfa, jak medytujemy albo robimy te ćwiczenia, bo to jest stosunkowo proste, ale też jeśli robimy każdą inną czynność, jedziemy samochodem, rozmawiamy z szefem, wkurzamy się na kogoś, właśnie wtedy, jeśli się tego dobrze nauczymy, to te kotwice pomogą nam wyjść szybko z tego stanu. Tak? Czyli taka wprogramowana i dobrze utrwalona kotwica w podświadomości potrafi naprawdę nawet w kilka sekund czasami, czy kilkanaście, w takiej sytuacji silnej, stresowej, wyciągnąć nas z tego stresu i uspokoić. I to się dzieje po odpowiednim oczywiście zaprogramowaniu, właściwie automatycznie. To nie jest tak, że my musimy wtedy, nie wiem, wejść w stan medytacji, coś sobie tam powiedzieć. Nie, wykonujemy ten gest albo serię gestów, którą wcześniej zaprogramowaliśmy i to automatycznie działa na nas uspokajająco. Można powiedzieć, że to jest takie kompletne przeciwieństwo polityki albo telewizora, które nas programują na stres, na strach i generalnie na nerwy. Co jeszcze? Silva uczy nas na przykład, jak możemy włączyć i mocno pogłębić naszą intuicję. Bo każdy z nas ma tą intuicję wbudowaną, tylko oduczyliśmy się jej używać i jej słuchać. A szkoda, bo ona w przeciwieństwie do logicznego umysłu właściwie nigdy się nie myli. Jej głos zawsze prowadzi nas w dobrą stronę. Bo wiemy, że wszechświat nam sprzyja, a intuicja jest troszkę takim naszym połączeniem z tym wszechświatem, z tą energią. Zatem jeśli stoisz przed jakimś dylematem albo jakąś trudną decyzją i nie możesz się zdecydować, no to metoda Silvy też bardzo w takiej sytuacji ci pomoże. Pomoże jeszcze na przykład na wszelkie problemy ze snem. Ponieważ zawiera dwie techniki, z których jedna pozwala na kontrolę zasypiania i usuwanie bezsenności,
A druga jest dla takich jak ja, czyli ludzi typu sowa, którzy lubią siedzieć po nocach, a rano potem nie mogą spać, wstać. I nawet trzy budziki czasem nie pomagają. I Silva opracował taką fajną, no i co ważniejsze, skuteczną, sprawdzoną na mnie technikę programowania sobie łatwego budzenia się i to nawet bez budzika. Choć na początku treningu warto jednak ustawić sobie ten budzik jako takie awaryjne rozwiązanie, dopóki kotwica tego budzenia się w nas nie zakorzeni, no bo można jakiegoś fuck-upa zaliczyć. Właściwie to ze spaniem powiązana jest jeszcze jedna technika Silvy, czyli to się chyba nazywa autoenergetyzacja. I to jest nic innego jak po prostu usuwanie zmęczenia oraz senności. To jest bardzo przydatna technika na przykład dla kierowców, bo pozwala się szybko i sprawnie rozbudzić i ożywić podczas takich długich jazd samochodem, gdy jedziesz autostradą monotonnie i czujesz, że te powieki ci już automatycznie się zamykają. Myślę, że gdyby tej techniki uczono, tej jednej wyciągniętej tylko z całej metody Silvy, gdyby uczono jej na kursach prawa jazdy, to jestem przekonany, że ilość wypadków zmalałaby drastycznie, no bo podobno właśnie zmęczenie oraz zasypianie jest główną przyczyną większości wypadków. Później chyba jest nieuwaga w kolejności, a na to też Silva ma rozwiązanie, no bo przecież uczy uważności oraz usuwania natłoku myśli, a to właśnie natłok myśli przede wszystkim odciąga naszą uwagę od tu i teraz, no i między innymi powoduje wypadki. Więc w przypadku samochodu ma to bardzo poważne konsekwencje. Właściwie nie, to zawsze ma poważne konsekwencje, tylko w samochodzie ich skutki pojawiają się w sposób przyspieszony, tak bym to powiedział. Dobrze, to właściwie wciąż nie koniec tej wyliczanki, bo techniki Silvy pomagają także usuwać na przykład ból albo krwawienie. Co ciekawe, z bardzo podobnych metod zaczyna dopiero od niedawna korzystać medycyna pod postacią czegoś, co nazywa się hipnosedacją. No i zastępuje taką tradycyjną narkozę. Ta hipnosedacja polega na wprowadzeniu pacjenta w taki trans hipnotyczny, podczas którego jest on świadomy, ale nie odczuwa bólu. I dzięki temu zachowuje responsywność, czyli nie dość, że ułatwia lekarzom pracę, no to jeszcze jest to znacznie bezpieczniejsze dla tego pacjenta niż narkoza, bo nie ma skutków ubocznych. Być może za jakiś czas, jak medycyna poszerzy swoje horyzonty, no i wróci do takich dawnych idei pomagania ludziom zamiast zarabiania na nich, to okaże się, że narkoza wcale już nie będzie potrzebna. Podobnie jak super drogie leki na rzekomo nieuleczalne choroby. Na razie wciąż jest to bardziej w sferze marzeń, no ale skoro wszystko jest możliwe, to dlaczego nie? Co jeszcze? No na przykład kontrola wagi, głównie nadwagi, no bo ta nadwaga stała się plagą właściwie współczesnej cywilizacji i już nawet zatrważająca liczba małych dzieci posiada nadwagę. A jeśli ktoś ma problem z niedowagą, jak ja na przykład przez wiele lat, to również znajdzie w tej metodzie coś dla siebie. I to bez dotkliwych i często wyniszczających efektów jakichś diet, efektów jojo czy innych uciążliwości znanych z tradycyjnych metod. Jeśli jesteś nałogowym palaczem, albo alkoholikiem, albo masz problem z narkotykami, czy jakimkolwiek innym uzależnieniem, nawet słodycze, internet czy seks, to zgadnij co? Tak, metoda Silvy również może pomóc. I wiem, że teraz to być może już sobie myślisz, że gość w ogóle odleciał totalnie i zaczyna bzdury opowiadać, ale to prawda. A to dlatego, że wszystko tak naprawdę zaczyna się w twojej głowie i twojej podświadomości. Czyli od tych myśli, od tych przekonań, emocji, reakcji i nabytych programów. A metoda Silvy po prostu daje skuteczne narzędzia, taki klucz, może nawet wytrych, do dostania się do tych wszystkich aspektów i ich zmiany. Pozwala ci przeprogramować wszystko to, co ci szkodzi, na takie, które zacznie ci służyć. A wtedy zaczynają się dziać cuda. I obserwujemy te cuda. Od kilku lat u siebie, ale też u wielu innych osób, które podążyły podobną drogą jak my. No i po to zresztą też stoję tutaj i gadam do ciebie, żeby pokazać ci, że da się inaczej, że da się łatwiej, że wszystko możesz zrobić, tylko trzeba zmienić swoje myślenie, podejście, no i trochę się dowiedzieć, jak to wszystko działa. A wracając do Silvy, znowu, to nie powiedziałem jeszcze przecież o kolejnym,
może już na dzisiaj ostatnim, ale bardzo ważnym dla mnóstwa ludzi problemie, na który Silva również ma rozwiązanie, czyli o finansach. Mamy świat, jaki mamy. I pieniądze odgrywają w nim ogromną rolę. Nie zawsze też służą dobrym celom. I to nie dlatego, że same pieniądze są jakieś złe. Nie, to tylko neutralne narzędzie. Takie samo jak młotek, jak samochód czy komputer. Każde z nich można wykorzystać do czynienia dobra, jak i zła. Problemem zatem nie są pieniądze same w sobie, tylko podejście ludzi do tych pieniędzy. Nasze przekonania, nasze wyobrażenia, czy głęboko zakorzenione wierzenia. Wiele z nich jest bardzo negatywnych. O, mam dla ciebie zadanie teraz, które bardzo dużo może uświadomić właśnie w tej kwestii. Zapauzuj za chwilkę ten film i zastanów się, jakie powiedzenia, przysłowia, czy generalnie stwierdzenia dotyczące pieniędzy przychodzą ci do głowy. A potem zapisz je wszystkie w komentarzu pod filmem. Powiedzmy tak maksymalnie 3, dobra? Gotowy, gotowa? No to pauza i do dzieła. Okej, ja jeszcze tych komentarzy nie widzę, ale i tak jestem przekonany, że zdecydowana większość z nich jest negatywna. Czyli, że, no nie wiem, albo że pieniądze szczęścia nie dają, albo że dorobić się można tylko jakimś oszustwem, albo że pieniądze śmierdzą, albo że, nie wiem, przenoszą zarazki i wiele, wiele innych tego typu stwierdzeń. Zobacz więc, jakie większość z nas, no ja już nie, ale też tak miałem, ma nastawienie do pieniędzy. Z jednej strony ich pragniemy, ale z drugiej uważamy za coś złego, brudnego, nieuczciwego albo coś, na co nie zasługujemy. No i zastanów się teraz, jak z takim podejściem możesz oczekiwać, że będziesz te pieniądze mieć, skoro no wiesz już co nieco o prawie rezonansu, o prawie przyciągania, o tym, jak działa kwantum. A nawet jeśli już się tak zdarzy, że zdobędziesz te pieniądze, bo jest taka opcja, to całe to negatywne nastawienie do nich sprawi, że albo zaraz je stracisz, albo jak przyjdą pieniądze, to odejdzie coś innego cennego, na przykład zdrowie albo ktoś bliski, no bo taki masz program, tak? Pieniądze szczęścia nie dają. Czyli jak już je masz, to musi się stać coś nieszczęśliwego. I bam, dzieje się. No i metoda Silvy nie da ci jakiejś magicznej różdżki, która nie wiem, umożliwi ci drukowanie pieniędzy, tylko ona po prostu nauczy cię i pomoże poprzez różne techniki zwyczajnie zmienić podejście do pieniędzy. Zaczniesz o nich inaczej myśleć, inaczej mówić. Może do nich nawet zaczniesz mówić. Ja gadam czasami ze swoimi pieniędzmi, dziękuję im, że przyszły do mnie, że pozwalają mi realizować różne cele fajne, pomagać. Więc ta zmiana podejścia do pieniędzy, inaczej mówiąc, inne reagowanie na nie, inne myślenie o nich, na wszelkie sprawy finansowe, nie tylko na pieniądze, ale ogólnie na twoją sytuację finansową, pozwoli ci dostroić się do innej rzeczywistości, w której twoja sytuacja finansowa wygląda znacznie lepiej i zaczniesz przyciągać wydarzenia, które będą ją poprawiać. Podobno aktualnie sytuacja finansowa na świecie wygląda tak, że no garstka, coś koło chyba 2000 najbogatszych ludzi posiada tyle majątku, co jakieś 5 miliardów ludzi najbiedniejszych. Przecież to jest niesamowicie drastyczna dysproporcja, która powstała i wciąż się jeszcze pogłębia, no zwłaszcza w ostatnich kilku latach. Właśnie przez te patologiczne przekonania czy podejście, plus oczywiście całe to programowanie mediów i straszenie nas, jakie się tam dzieje. A to wszystko da się zmienić. I to, jak finalnie będzie wyglądać świat, zależy nie od pana Klausa Schwaba, nie od Billa Gatesa, czy nie wiem, rodziny Kennedy albo Elona Muska. To zależy od ciebie i ode mnie, od każdego z nas. I od tego, czy zaczniemy wreszcie wszyscy wspólnie tworzyć coś dobrego, no czy damy się dalej dzielić, straszyć, manipulować, napuszczać jedni na drugich, mimo że przecież wszyscy jesteśmy takimi samymi wspaniałymi ludźmi. Dlatego bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, no bo to najprawdopodobniej oznacza, że też już widzisz, w jakim matriksie żyjemy i że da się inaczej. I z pewnością metoda Jose Silvy może tutaj bardzo, bardzo pomóc.
Dlatego bardzo polecam, zupełnie bezinteresownie, polskie kursy metody Silwy. Są organizowane w całej Polsce, więc raczej każdy znajdzie coś blisko siebie. Jednym z wykładowców jest Andrzej, ale są też inni świetni wykładowcy. Świetną robotę zrobił też Paweł Mediteusz, który stworzył online'owy kurs Silwa dla zabieganych się to nazywa. I ten również bardzo polecam. Jego świetnym uzupełnieniem w kwestiach zdrowotnych będzie albo jest, to zależy kiedy oglądasz, nasz kurs totalnego samouzdrawiania, który pomału kończymy. Nie wiem jeszcze jak będzie się finalnie nazywał, ale to nie jest kurs tylko według Silwy. To takie nasze, wiem, no, połączenie wszystkich metod, jakie poznaliśmy i jakie na nas samych zadziałały. Czyli będzie Dispenza, będzie Louis Hay, będzie Eckhart Tolle, Wim Hof, wiele, wiele metod, technik i różnej wiedzy. Biologia totalna również. A jeśli nie chcesz na razie od razu rzucać się na kurs, to zacznij od książek. Albo od tej, czyli samouzdrawianie metodą, dobrze widać? Dobrze. Samouzdrawianie metodą Silwy, jeśli twoim największym problemem jest akurat teraz zdrowie, albo od samokontroli umysłu metodą Silwy, której akurat tutaj nie mam, ale w każdym pozostałym przypadku będzie idealna. Jest też wiele innych świetnych książek. Jest gdzieś... nie mam też tutaj. Jest książka Metoda Silwy w Polsce, w której są opisane przypadki naszych rodaków, właśnie którym się poprawiło wszystko po tej metodzie. To są bardzo motywujące rzeczy. Jest też metoda Silwy w sporcie albo w biznesie. Jest metoda... nie, o metodzie Silwy w Polsce już mówiłem. Generalnie tych książek jest sporo, ale te dwie, czyli samouzdrawianie i samokontrola umysłu, to taka absolutna podstawa. A jeśli zamiast czytać książki, wolisz ich słuchać, to mam dobre wieści. Bo razem z Mediteuszem i Andrzejem Wójcikiewiczem pracujemy nad tym, aby niebawem prawie wszystkie polskie wydania książek z metodą Silwy ukazały się też jako audiobooki, które przeczytają dla was z ogromną przyjemnością Mediteusz, Gosia i ja. No dobrze, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Serdeczne dzięki dla wszystkich stawiających nam kawy. Aha, prośba tylko ogromna, abyście sprawdzali poprawność adresu e-mail, jaki podajecie, bo my w podziękowaniu za tą kawę wysyłamy wam specjalną medytację dla kawowiczy. No ale jak się walniecie w adresie, to medytacja nie dotrze. Dziękujemy też za wszystkie maile, za wszystkie miłe słowa, za wasze historie. Często bardzo osobiste, często trudne, ale też cudowne, piękne i motywujące. Jeśli chcecie więcej, zapiszcie się na nasz newsletter, wpadajcie na grupę na Facebooku albo na stronę na Facebooku, no albo na naszą stronę internetową zajrzyjcie, jaklepiejżyć.pl. W tych wszystkich miejscach staramy się pomagać jak możemy. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie. No a na koniec, tradycyjnie już dziękuję ci za to, że jesteś i że chcesz się rozwijać, no i tworzyć w ten sposób lepszy świat. Powodzenia, wszystkiego cudownego i do następnego razu.